Naszym gościem o poranku jest poseł PiS Piotr Miller, były rzecznik rządu Mateusza Morawieckiego. Czwórka na pomorskiej liście do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Panie pośle, Donald Tusk zarzuca Danielowi Obajtkowi, że może mieć powiązania z Hezbollahem. Jak się pan do tego odniesie? No przede wszystkim to chciałbym zobaczyć jakieś twarde dowody tego typu stwierdzeń, bo oczywiście publicystycznie one wyglądają, że tak powiem, skupiają uwagę. Natomiast no, za tego typu słowami muszą pójść twarde dowody, a nie takie tweety, że tak powiem, Donalda Tuska, które stają się tylko przedmiotem dyskusji, a nie opierają się o pokazane fakty. No podobno, jak donosi Onet, wewnętrzne służby bezpieczeństwa Orlenu ostrzegały Daniela Obajtka przed współpracą z pochodzącym z Libanu mężczyzną, podejrzewanym o kontakty właśnie z Hezbollahem, na dodatek zamieszanym w nielegalny obrót ropą z Iranu. No, pytanie brzmi, co jeżeli właśnie będą jakieś dowody, które tutaj zostaną wykazane? Jak to się powinno skończyć, jak pan sądzi? Ja po prostu nie wierzę w tego typu rzeczy i gdy byłem rzecznikiem rządu, nigdy nie słyszałem żadnej takiej rzeczy na ten temat, jeżeli chodzi o działania Orlenu. Ani w kuluarach, ani nigdy taki temat się po prostu nie pojawiał. W związku z tym no, średnio wierzę w tego typu sytuacje. Liczę na to, że po prostu to jest raczej taki medialny w tej chwili temat, a nie rzeczywiste rzeczy, które działy się. Ale podobno było też sporządzone pismo w tej sprawie skierowane do najważniejszych osób w państwie i przedstawicieli służb specjalnych. Podejrzewam, że pan jako były rzecznik rządu no, powinien wiedzieć o takim piśmie. Ja takiego pisma nigdy nie widziałem i nie byłem nigdy informowany na ten temat. Dlatego no, mówię, jestem sceptyczny co do tych doniesień, bo też różnego rodzaju analizy mogą się pojawiać w sytuacjach, gdy na przykład się doprowadza do łączenia spółek i pewne ryzyka mogą być identyfikowane. Natomiast kwestia jest tego, aby zdecydować, czy one faktycznie są rzeczywiste, czy są tylko i wyłącznie teoretyczne. No odpowiedź pana Obajtka na wpis do Donalda Tuska to taka odpowiedź przez atak. No wychodzenie przy takiej sytuacji z pytaniem, po ile jest teraz paliwo, wie pan, no nie wygląda najbardziej poważnie. No ale jakby pan się zastanowił na to, spojrzał na to właśnie w taki sposób polityczny, to jaka jest intencja w tej chwili Donalda Tuska w tym zakresie? No taka, żeby właśnie rozmawiać zupełnie o innych tematach niż te, które Donald Tusk zapowiedział w swojej kampanii wyborczej, bo dzisiaj rozmawiamy o tym, jutro będziemy rozmawiać pewnie o innym temacie, który będzie próbował narzucić Donald Tusk i nie będziemy rozmawiać o obietnicach wyborczych, które złożył. Ale myśli pan, że Donald Tusk, jak mówi Daniel Obajtek, obawia się go jego startu w wyborach do Parlamentu Europejskiego? To trochę tak. Nie obawia się w tym sensie, że nie startuje razem z nim przecież, natomiast... Ale obawia się, jak rozumiem, o wynik swoich kolegów na tej zasadzie, tak? Przede wszystkim obawia się o wynik Platformy Obywatelskiej, no i będzie robił wszystko, aby Platforma Obywatelska wygrała wybory, a atakowanie jednego z kandydatów naszych jest po prostu tą strategią, która ma tę możliwość ograniczyć, w sensie ograniczyć możliwość wygrania Prawa i Sprawiedliwości i to jest intencja Donalda Tuska. A wie pan, to pytanie o benzynę za 5,19, no jest zasadne. I oczywiście teraz pan tam mówi, że to jest przez atak, że tak powiem, odpowiedź, no ale no to pytanie należy stawiać, bo to jest deklaracja Donalda Tuska, który powiedział, że wręcz za dotknięciem czarodziejskiej różdżki będzie można tego typu cenę wprowadzić. A pan Budka, pan minister Budka mówi, że teraz to już nie jest możliwe, a sam też właśnie rezygnuje ze stanowiska ministra odpowiedzialnego za aktywa państwowe. Panie pośle, jest z frakcji byłego premiera Mateusza Morawieckiego. No i co by nie mówić, to nie jest chyba żadna tajemnica. Były premier za Danielem Obajtkiem, delikatnie mówiąc, nie przepadał. Zgadza się pan? Nie zgadzam się z takim stwierdzeniem. Nie zgadzam się z takim stwierdzeniem, wręcz bym postawił raczej twierdzenie przeciwstawne, to znaczy, że wspierał go w działaniach dotyczących budowy. Nie, że uwielbiali się, panie redaktorze, ale akurat przy sprawach energetycznych kluczowych dla państwa mógł liczyć na wsparcie całego rządu, na którego tyle stał wtedy Mateusz Morawiecki, bo budowa dużego koncernu multienergetycznego była kluczowa dla naszego bezpieczeństwa. Ja się cieszę, że się udało to zrobić. No a teraz oczywiście Daniel Obajtek stał się przez to celem różnego rodzaju ataków. No fakty są takie, że Obajtek ma jedynkę w wyborach do Parlamentu Europejskiego, czyli prezes Jarosław Kaczyński, jak rozumiem, go ceni. No jakby nie było tak, że nie ma wystarczającego wsparcia w kierownictwie politycznym partii, to oczywiście na takim miejscu by się nie znalazł. A pan czwóreczka, nie za nisko, jak pan czuje?
Panie redaktorze, no wszystkie ręce na pokład. Teraz jest taka, uważam, słuszna strategia, żeby wzmacniać listy w całym kraju. Bierzmy pod uwagę, że podział mandatów do Parlamentu Europejskiego odbywa się w taki sposób, że cała frekwencja, znaczy poparcie w całym kraju liczy się na mandaty. Krótko mówiąc, ale z podział czwórki się mandatów polityk wchodzi. partii. No, zdarzają się i takie historie. No wie pan, no, ja będę walczył oczywiście, żeby był wynik dobry Prawa i Sprawiedliwości. I tyle mogę zrobić. No, dam tyle pracy, ile potrafię, żeby zdobyć dodatkowe mandaty dla Prawa i Sprawiedliwości. Pan zasłużony, choć młody polityk PiSu, człowiek, który nieraz musiał świecić oczami za starszych, nie uważa pan, że powinien być wyżej? Nie, nie mam takiego przeczucia, a na koniec tak czy tak decydują wyborcy, w związku z tym byłem wielokrotnie na dalszych miejscach i głosy też otrzymywałem wystarczająco duże. Nawet Jacek Kurski dostał jedynkę. Nie ma pan poczucia, że to jest jednak nie fair, nawet w kontekście właśnie Kurskiego? Panie redaktorze, nie, nie mamy przekonania takiego, ponieważ liczba jedynek, jak w każdym systemie politycznym, wyborczym, jest ograniczona. A na koniec, tak czy tak, wyborcy decydują o tym i wielokrotnie zdarzało się w ten sposób, że osoby z dalszych miejsc przeskakiwały jedynki w różnych miejscach, więc nikt, kto jest w tej chwili na jedynce, też nie może być pewny mandatu. I to jest pewnego rodzaju też strategia prezesa, żeby wszyscy czuli się zmobilizowani na liście po to, aby walczyć o mandaty i głosy. A tak jak wspomniałem, z racji na to, że podział mandatów następuje na poziomie ogólnopolskim, to głosy chociażby zgromadzone w zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim mają wpływ też na to, czy będziemy mieli mandaty w innych województwach. A to dobrze, że Jacek Kurski wrócił i dostał tą jedynkę? Panie redaktorze, ja nie wiem, czy on w końcu dostał jedynkę przede wszystkim. Teraz tak sobie właśnie myślę, bo chyba nie. Natomiast, chyba dwójkę, natomiast jest no tak... No to w każdym razie czołowe miejsce, może faktycznie. Ja, trudno mi się do tego odnosić. W tej chwili, jak jesteśmy już w jednej drużynie na jednej liście, nie mam zwyczaju, że tak powiem, komentowania negatywnie swoich kolegów z listy, bo w tym momencie jesteśmy jedną drużyną. Ale miał pan chwilę temu jakieś wątpliwości, zdaje się, akurat dotyczące Jacka Kurskiego. Ale w momencie, gdy się staje już, że tak powiem, w biegu, w maratonie, w którym akurat tutaj każdy ma swoją rolę, to nie atakuje się swoich kolegów z listy. No dobrze, no to teraz zwiążemy to klamrą i może cytat. PiS wszystkich krętaczy, złodziei i aferzystów, ludzi ze skazami, którymi powinien zajmować się prokurator, wysyła do Parlamentu Europejskiego. Oczywiście idą po bezkarność, powiedział wczoraj u nas Michał Szczerba. Co pan sądzi? Zastanawiam się, co ma pan Szczerba na myśli, pan poseł Szczerba, bo nie wiem, w jaki sposób niby bezkarność w Parlamencie Europejskim miałaby się pojawić, ponieważ akurat co jak co, ale jeżeli byłyby jakiekolwiek, najmniejsze nawet dowody nieprawidłowości wobec kogokolwiek z naszej partii, z osób, które by się dostały do Parlamentu Europejskiego, to akurat uchylenie immunitetu to jest chwila, moment dla Parlamentu Europejskiego, więc to jest stwierdzenie nieprawdziwe, brzmi oczywiście atrakcyjnie w uszach najbardziej radykalnych wyborców Platformy Obywatelskiej, ale po prostu jest nieprawdziwe. Czyli tutaj się pan nie zgadza z Michałem Szczerbą? Nie, po prostu, no bo wiem doskonale, że w bardzo łatwy sposób uchylić jest immunitet w Parlamencie Europejskim. Przypomnę panu, że uchylono immunitet poselski naszym posłom za to, że podali tweeta dalej. W związku z tym, no to są poważne przestępstwa, jak pan wie, i nawet za takie rzeczy uchylano immunitet w Parlamencie Europejskim. Dobrze, panie pośle, Ministerstwo Finansów opublikowało raport, który przedstawia, no, delikatnie mówiąc, niepokojący obraz stanu finansów państwa odziedziczony po poprzednim rządzie, czyli waszym rządzie. No wie pan, no ja się nie dziwię, że taki raport budują takie przekonanie w społeczeństwie, chcą zbudować takie przekonanie w społeczeństwie, bo to będzie argument na to, żeby nie realizować obietnic wyborczych. Jakoś gdy Prawo i Sprawiedliwość rządziło, to i były środki finansowe na programy społeczne, na tarcze covidowe, na tarcze antyinflacyjne i budżet trzymał się w ryzach i był w dobrej sytuacji. Teraz nagle się okazuje, że rzekomo nie jest w dobrej sytuacji. No ale to sfałszowali ten dokument pana zdaniem, czy jak? Nie, manipulują liczbami i danymi dotyczącymi budżetu, a właściwie bym powiedział inaczej nawet, manipulują narracją wokół tego, ponieważ no, nikt nie będzie czytał długiego dokumentu. Większość osób to nie są makroekonomiści, którzy są w stanie ocenić każdy fragment tego dokumentu. No ale to jeśli wie pan, jeśli by tak było, to podejrzewam, że ekonomiści biliby na alarm, że uwaga, uwaga, ale tutaj jest manipulacja absolutnie. No to nic właśnie na to nie myślę, wskazuje. Że po opublikowaniu tego
tego dokumentu pan będzie miał wiele takich wypowiedzi. Zresztą podobnie jak jesienią zeszłego roku, gdy część osób deklarowało, że już jest zła sytuacja budżetowa. Wielu ekonomistów wtedy mówiło o tym, że nie straszcie ludzi, bo sytuacja polska jest dobra, a tym bardziej, że na ten rok i na przyszły rok jest zapowiedziany wzrost gospodarczy pokaźny jak na sytuację w Europie. W związku z tym to jest to, z czym zostawiliśmy Polskę, z perspektywą dużego wzrostu gospodarczego, z najniższym bezrobociem w historii, z dobrą sytuacją w finansach publicznych. A teraz, no tak jak mówię, z racji na to, że lista obietnic Donalda Tuska jest długa, no szukają wymówek, żeby powiedzieć, że pieniędzy nie ma i nie ma. No to jest pana oczywiście zdanie, natomiast dokument podobno wskazuje, że jest szereg nieprawidłowości, patologii w zarządzaniu środkami publicznymi, brak przejrzystości, wzrost podatków, długu, no i ograniczenie kontroli parlamentarnej. Dług w stosunku do PKB jest niższy niż gdy Donald Tusk przestawał być ostatni raz premierem, pomimo tego, że były tarcze i covidowe, i antyinflacyjne, czyli w stosunku do PKB ten dług publiczny jest niższy. To jest pierwsza rzecz. A druga sprawa, jak pan zerknie sobie na ustawy, które w tej chwili są przyjmowane, to jakimś dziwnym trafem na przykład część wydatków jest nadal finansowana z funduszu COVID, który tak był krytykowany przez Platformę Obywatelską. Tak, bez wątpienia wasze czasy zostaną zapamiętane jako czasy tworzenia funduszy celowych w Banku Gospodarstwa Krajowego. Dzięki którym między innymi polskie firmy mogły szybko dostać środki finansowe na ratowanie miejsc pracy. Tak? Od 2016, panie pośle, powstało ich aż 15, łącznie wydatki wzrosły ponad 7-krotnie. Z bodaj 15 miliardów do 131. Przychody budżetu państwa za naszych czasów wzrosły z niespełna 300 miliardów złotych do ponad 600 miliardów złotych. Ponad dwukrotnie urósł budżet państwa. Mówię o budżecie państwa, nie o funduszach. O budżecie państwa. I to pokazuje skalę tego, co udało się poprawić, jeżeli chodzi o sytuację gospodarczą, ale również o uszczelnienie systemu podatkowego. Czyli tu w kwestii funduszy nie czujecie, że macie coś, że to było na przykład złe rozwiązanie, no bo tworzenie tych nowych funduszy... To przedsiębiorców, którzy otrzymywali w ciągu miesiąca czy półtora miesiąca pomoc w czasie COVID-u. Gdyby nie te fundusze, to po prostu byłoby to niemożliwe, ponieważ fundusze pozwalają na szybsze operowanie środkami finansowymi i celowe kierowanie środków finansowych. I po to zostały tworzone. Fundusz COVID-owy głównie po to został utworzony właśnie, żeby w taki sposób pomagać przedsiębiorcom, ale również później samorządom, bo również samorządy otrzymywały środki finansowe na inwestycje z tego funduszu. No tworzenie tych nowych funduszy, jednostek wiązało się po prostu z dodatkowymi procedurami, kosztami obsługi długu, które ostatecznie ponoszą podatnicy. Ale panie redaktorze, znaczy jeżeli pan uważa, że szybkość reakcji nie jest istotna w sytuacjach kryzysu, no to oczywiście możemy tutaj akademicką dyskusję toczyć, czy miała być ustawa budżetowa nowelizowana i tak dalej. Przedsiębiorcy mieli czekać na te środki finansowe, czy mieli je otrzymać natychmiast. My zdecydowaliśmy się na wariant szybki, dlatego że uważaliśmy, że zerwanie łańcuchów dostaw w momencie kryzysu gospodarczego byłoby katastrofą dla naszego kraju. No pewnie musielibyśmy tutaj każdy z tych funduszy osobno jakby omawiać. Zostawmy to, panie pośle, postawmy tutaj kropkę. Natomiast chciałem zapytać jeszcze o Tomasza Porębę. Dlaczego odszedł z polityki? A tego nie wiem, panie redaktorze. No, był wiele lat już posłem do Parlamentu Europejskiego, podjął taką decyzję. Wiem, że to była jego osobista decyzja, w tym sensie, że uznał, że po prostu nie będzie kandydował do następnej kadencji Parlamentu Europejskiego. I taką posiadam wiedzę. Jak z nim rozmawiałem już wiele, wiele miesięcy temu, to już wtedy mi o tym mówił, dlatego wiem o tym, że to jego decyzja jest sprzed wielu miesięcy, a nie decyzja z teraz. No on jeszcze, powiedziałbym, rok temu był jednym z takich, no, czołowych polityków. Był szefem sztabu wyborczego przez pewien czas. No jak to się skończyło, to tam akurat inna sprawa, bo chyba nie poszło po jego myśli. Ale czy to ma w ogóle jakiś związek, te wybory parlamentarne, nieudane w jego wykonaniu? Nie wydaje mi się, szczerze mówiąc. Myślę, że Tomek podjął taką decyzję już może nie wiele przed samymi wyborami do polskiego parlamentu, ale mniej więcej w tym czasie... Ale nikt go nie zachęcał, jak rozumiem, z kierownictwa, że może dać sobie spokój. Nic mi o tym nie wiadomo, żeby takie coś było, bo ponieważ Tomek już od wielu, wielu lat był konsekwentnie we wszystkich wyborach startował, myślę, że jakby chciał, to by mógł ponownie startować. Tutaj stawiamy kropkę. Przy okazji wszystkiego najlepszego dla pana, bo zdaje się, że za dwa dni świętuje pan urodziny. 35. Zgadza się? Wszystkiego najlepszego oczywiście. Będzie pan świętował? Jakaś majówka? Myślę, że jakiś grill, bo taka pogoda za oknem to myślę, że idealna.
No to wszystkiego najlepszego jeszcze raz i oczywiście smacznego w czasie grilla. Poseł PiS Piotr Miller, były rzecznik rządu Mateusza Morawieckiego. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo.